Zadanie 17. Przekątna sześcianu ma długość 10 pierwiastków kwadratowych z 3. Objętość tego sześcianu jest równa. No, najpierw tutaj trzeba wykonać rysunek. Taki rysunek ja już mam wykonany, więc mogę przejść do kolejnego etapu, którym jest wypisanie danych. Z treści zadania wynika, że przekątna sześcianu, czyli nasze duże D, jest równa 10 pierwiastków kwadratowych z 3. My jesteśmy proszeni o wyznaczenie objętości sześcianu. Cechą charakterystyczną sześcianu jest to, że wszystkie krawędzie, czyli krawędzie podstawy i wysokość, one są takie same. Jeżeli chcemy wyznaczyć objętość jakiegoś grania stosłupa, a dokładnie jeżeli chcemy wyznaczyć objętość prostopadłościanu, to znaczy, że my musimy pole podstawy przemnożyć przez wysokość tej figury, co oznacza w przypadku sześcianu, że jeżeli chcemy wyznaczyć jego objętość, to znaczy, że krawędź podstawy musimy podnieść do potęgi trzeciej. Zwróć uwagę, że my tutaj tej krawędzi nie mamy, musimy sobie w jakiś sposób tą krawędź wyznaczyć. Tak naprawdę musisz tutaj zwrócić uwagę na jedną zasadniczą rzecz. Cechą charakterystyczną sześcianu jest to, że on ma w podstawie kwadrat. I przekątna tego kwadratu dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. Czyli jeżeli będziemy mieli wyznaczoną przekątną podstawę, no to będziemy w stanie wyznaczyć także krawędź podstawy. I co tutaj możemy zrobić? Możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że wysokość sześcianu, przekątna podstawy i przekątna całej figury również tworzą trójkąt prostokątny. Czyli możemy tutaj wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, które mówi o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Ale zwróć uwagę, że my tak ani nie mamy krawędzi podstawy, ani nie mamy podanej miary przekątnej podstawy. Natomiast wrócimy sobie z tego tytułu tutaj do tego rysunku, który narysowałam w tym miejscu. I tutaj również zastosujemy sobie twierdzenie Pitagorasa, które mówi o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych, co przy naszych oznaczeniach daje nam d kwadrat równa się a kwadrat plus a kwadrat, czyli d do kwadratu będzie równe 2 razy a kwadrat. No i teraz w momencie, kiedy byśmy sobie ściągnęli kwadraty, no to otrzymamy następujące wyrażenie. Przy czym ten wzór znajduje się w tablicach. I teraz popatrz na jedną taką bardzo ważną rzecz. My tutaj wiemy, ile wynosi d kwadrat, a d kwadrat potrzebujemy tutaj w tym wzorze. Dlatego tutaj zapiszę d do potęgi drugiej. To się równa a kwadrat dodać 2 razy a do potęgi drugiej, czyli d kwadrat to się równa 3 razy a do kwadratu. No i teraz tutaj ściągamy potęgę i otrzymujemy pierwiastek kwadratowy z 3 razy a do potęgi drugiej, czyli przekątna całego sześcianu to są a pierwiastki kwadratowe z 3. Dzięki temu my będziemy teraz w stanie wyznaczyć krawędź podstawy. Zamienię stronami to równanie, podzielę go obustronnie przez pierwiastek kwadratowy z 3, otrzymując a równe d dzielone na pierwiastek kwadratowy z 3. Pierwiastek kwadratowy z 3 to jest liczba niewymierna, więc taką niewymierność należałoby usunąć w taki sposób. Czyli całe wyrażenie mnożę przez pierwiastek kwadratowy z 3 na pierwiastek kwadratowy z 3, co w rezultacie daje nam d pierwiastków kwadratowych z 3 na 3. No i teraz pod d podstawimy sobie długość przekątnej całego sześcianu, otrzymując tutaj 10 pierwiastków kwadratowych z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 na 3. Co w rezultacie daje nam 10 razy 3 dzielone na 3. Skąd tutaj wzięła mi się trójka? No ta trójka wzięła mi się z mnożenia tych dwóch elementów przez siebie, no bo pierwiastek
kwadratowy z 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3 to jest pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi drugiej. I tutaj musisz pamiętać o tym, że jeżeli mamy pierwiastek stopnia dowolnego z jakiejś tam liczby, który jest podstawą potęgi, której wykładnik jest taki sam jak stopień tego pierwiastka, no to my otrzymujemy liczbę, która stoi pod pierwiastkiem. Stąd pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi drugiej jest równy 3. No i teraz na tym etapie tutaj możemy sobie dokonać skrócenia, czyli tu zostaje 1, tu zostaje 1, więc dzięki temu ja tutaj otrzymuję a równe 10. No i w gruncie rzeczy mam już wszystkie potrzebne dane. Tutaj był krok drugi, czyli w kroku drugim już uzyskałam wszystkie potrzebne dane potrzebne do wyznaczenia objętości naszego sześcianu. No i teraz tylko kwestia pozostała nam taka, żeby podstawić do tego wzoru. Zatem objętość to się równa 10 do potęgi trzeciej, więc objętość to jest nic innego jak 1000 jednostek sześciennych, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź B.